Musiałem niestety rozebrać ten skuter do rosołu, żeby dostać się do wtyczki lampy. To jest wtyczka lampy przedniej, reflektora. No i po oględzinach jest tutaj wszystko ok. Jest to suche, nie ma żadnej śniedzi. Najgorsze jest to, że lampa jest zintegrowana cała. Zobaczcie. Tutaj nic nie da się wykręcić, wymienić. Trzeba by zdjąć całe szkło. Rozpiąć ją na pół może. Nie sądzę, żeby to było w lampie, bo gdzieś napięcie nam idzie stąd. Więc ja muszę przeprowadzić jakieś pomiary. Zobaczcie, no teraz to dopiero się zacznie chyba zabawa, bo myślałem, że coś tutaj w tej wtyczce. Wcześniej odpinałem wszystkie te wtyczki, zanim rozebrałem skuter, bo myślałem, że tam jest problem, ale niestety nie. Jest to gdzieś tutaj, więc muszę zacząć szukać problemu tutaj. Sprawa wygląda w ten sposób, że jak widzicie tutaj rząd pinów i drugi pin z lewej strony od góry ma cały czas 12 V, tam jest napięcie, to znaczy, że coś dzieje się chyba tutaj, w tym miejscu. Podejrzewam, że to chyba tak musi być. Nie jestem w stanie. To jest pomarańczowy, tak, to tu nie, zielony. Kurczę, dziwi mnie to trochę, słuchajcie. Nie wiem, czy nie będę musiał otworzyć tej lampy. Ja zobaczę, spróbuję tą wtyczkę wyczyścić alkoholem izopropylowym, takim do czyszczenia elektroniki, żeby ta woda odparowała. Wydmucham to, podłączę lampę, zobaczę, co będzie się działo. Moi drodzy, sprawa się troszeczkę komplikuje. Z racji tego, że jak wiecie, tutaj jest wszystko nafaszerowane elektroniką. Drugą sprawą jest to, że cała lampa jest zintegrowana. Żebym ją mógł otworzyć, musiałbym wszystko rozkleić. Myślę, że to nie jest problem lampy, że to jest problem chyba gdzieś tutaj w przewodach. Jakaś wtyczka może jest zalana, nie wiem, może jakiś moduł LED, bo jest takie coś, ja mam schemat, moi drodzy, z Hondy PCX, ale po 2013 roku, ale tam też jest LEDowa lampa już. Zobaczcie, mam serwis manuala. Jest 10 przewodów i te wszystkie przewody, które tu są kolorami, tak samo są w tej wtyczce do lampy. Wszystko się zgadza, liczba przewodów się zgadza. Zielony mamy masę od wszystkich żarówek. Pomarańczowy to jest lewy przedni kierunkowskaz i ten lewy przedni kierunkowskaz sobie wędruje, zobaczcie, już Wam pokazuję, to jest pomarańczowo-czarny taki przewód, on leci do takiego modułu LED Control Unit, zobaczcie, o, źle to się ogląda tak na tutaj, LED Control Unit, ale nie mogę znaleźć tego urządzenia. Nie wiem, czy to urządzenie nie jest zintegrowane, moi drodzy, z całym ECM-em. ECM to jest centralna jednostka sterująca. Tutaj też biegną takie przewody o tych kolorach. Ale najlepsze jest to, że jeśli ja to odpinam, to kompletnie nic się nie dzieje. Dalej ta dioda świeci. Zobaczcie, dalej te LEDy świecą. I takie naprawy są na tyle utrudnione, że łatwo coś zepsuć, wiecie, o co chodzi, tak? Wiecie, ja spróbuję może odłączyć tutaj główne zasilanie od tego ECM-a. Zobaczymy, tu jest system, podejrzewam, start-stop automatyczny. O ja pierdziu. Sobie trzeba cisnąć. Dobra, za chwilę to ogarnę. Odłączyłem wtyczki od głównego komputera, to raczej nie jest ten komputer. Nie jest ten LED control. Ponieważ jak włączę, widzicie, światło świeci, jest włączony zapłon i kierunkowskazy działają w dalszym ciągu, więc mamy gdzie indziej, że tak powiem, zintegrowany ten moduł. Mam nadzieję, że on nie jest w lampie, więc zabieram się za dalsze szukanie, wiecie. Bez sensu jest kręcenie filmu, jak ja tu szukam, bo to jest tracenie czasu. Będę Wam pokazywał konkrety, a w przyszłości, jeśli będziecie mieli podobny problem, będziecie wiedzieli, gdzie uderzyć, prawda? Jeszcze jedną rzecz, o której muszę powiedzieć, którą zauważyłem tutaj, zobaczcie, to jest fabryczna lampa. A zobaczcie, jak wyglądają gumki uszczelniające z tyłu wtyczki. Są po prostu cofnięte, są jakby wyjęte. O. No to nie jest fabryczna robota, ktoś tutaj chyba coś już robił, bo to jest pocofane wszystko. Nie wiem, o co chodzi, może problem już był, zanim klient kupił pojazd. Zobaczcie, tutaj wszystko jest
że tak powiem, wewnątrz, tak? O, zabezpieczone. I zastanawiam się przede wszystkim, po co 12 V na stałe w tej lampie? Nie wiem, nie wiem. Muszę zerknąć jeszcze raz na ten schemat, bo na schemacie nie widzę przewodu 12 V. Zobaczmy jeszcze na chwilę. O, mamy wszystkie przewody, które są. O, prawy kierunkowskaz, lewy kierunkowskaz tutaj. Tu są światła krótkie, tu są światła długie, a to jest światło pozycyjne, które też nie świeci. Na pewno wszystko jest włączane plusami i sterowane, nie minusami, bo masa jest wspólna. Więc muszę poszukać tej centralki, tutaj LED Control Unit. Więc dobra, ja przystępuję do poszukiwania. Nie wiem, co tam i gdzie znajdę, ale no, gdzieś to musi być, prawda? Skoro jest w tym starszym modelu, to tutaj tym bardziej. Doszedłem, moi kochani, do tego, że moduł LED Control Unit nie jest obecny w tym tutaj gdziekolwiek w ramie, bo już wszystko przeszukałem. I teraz po małej rozkminie zorientowałem się, po co tutaj jest 12 V na plusie cały czas, ponieważ podejrzewam, że ten control unit LED control unit, jednostka sterująca oświetleniem LED w przedniej lampie, no, znajduje się wewnątrz lampy, ponieważ jest tutaj podtrzymanie jakieś tego napięcia. I teraz tak, no, żeby czegokolwiek nie zepsuć, wiecie, ta lampa będzie kosztowała majątek, podejrzewam, nie będzie tania, a spróbuję to sprawdzić. I moi drodzy, nie myliłem się, lampa do tego modelu kosztuje nowa 3517 zł i 80 groszy. 3517,80 groszy. To jest oficjalna strona Hondy, gdzie można sobie zamawiać części OM. No niestety, no powiem wam, nie ma osobnych części do lampy. Jest tylko cały reflektor. Powiem wam, ja jak arbuzy, więc jak widzicie, muszę ostrożnie postępować z tym elementem, ponieważ no, zepsuć go nie jest trudno. Jak wiecie, tam jest elektronika, wystarczy, że ktoś coś się zewrze, źle się zmasuje i jest koniec. Więc postanowiłem zrobić taką rzecz na początek, żeby wykluczyć lampę jako prowodera tego, że to świeci, i być bardziej skłaniać się ku temu, że to jest jednak instalacja elektryczna. Podłączę tę lampę na krótko przez takie szpilki do zasilacza laboratoryjnego, który mi tutaj startuje, powiem wam tak, startuje nam od 100 mA i powiem wam szczerze, no damy 12 V i wiecie, najmniejsze zwarcie, nawet gdybym się pomylił z biegunami, zasilacz zareaguje, wyłączy zasilanie, zasygnalizuje to, pokażę wam, o co chodzi. Zobaczcie, lekkie zwarcie. Nie wiem, czemu tu się 8 amper zrobiło, dobra. 100 mA miało być, dobra. Włączamy. Widzicie, zasilacz wyłącza się za każdym razem i nie dopuszcza do uszkodzenia jakiegokolwiek elementu. Możemy zwiększać ten prąd tutaj sobie co 100 mA, ale i tak, jeśli nawet damy 8 amperów, to zobaczcie, 8 amperów to jest naprawdę dosyć spory prąd. I o, i za każdym razem będzie się wyłączał. Tak, więc ja to sobie tutaj podepnę na krótko, włączę to i zobaczymy, co będzie się działo. Ważna rzecz, wprowadziłem was nieświadomie w błąd, ponieważ no niestety kolory przewodów są takie same, ale jednakże inne, ponieważ tutaj wszystko jest zrobione w ten sposób, że jest czerwony, nie ma tam czerwonego na schemacie. On odpadł, jest pomarańczowy, a tam jest pomarańczowy z czarnym. Tutaj jest, to jest lewy kierunkowskaz, niebieski z czarnym.
Niebieski z czarnym jest to prawy kierunkowskaz, a tutaj jest niebieski, więc tu są czyste kolory. No i podejrzewam, że wszystkie przewody, tak jak w każdym Chińczyku, jak widzicie, biały to będzie światło, że tak powiem, krótkie, światło mijania. Niebieski, podejrzewam, będzie to światło długie, światło drogowe. Brązowy to będzie, brązowy to będzie światło pozycyjne, postój. Żółte nie wiem z czego, dlatego widzicie, już zaczynają się robić chocki, klocki i nie wiem, czy przypadkiem coś by się nie uszkodziło, gdybyśmy tu weszli takim prostownikiem, takim zasilaczem laboratoryjnym, który ja używam tutaj do ładowania akumulatorów. On też ma takie zabezpieczenie przeciwzwarciowe, ale tamten jest bardziej precyzyjny, ponieważ możemy nim testować telefony komórkowe. Ja tego używam w swoim warsztacie elektronicznym. Możemy testować telefony komórkowe. Mamy tu wejścia nawet na szybkie ładowanie USB-C, zwykłe USB i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mniejsza z tym. Może kiedyś o tym będzie jakiś film o tym zasilaczu. Jeśli jesteście zainteresowani, dajcie znać. Dobra, ja sobie przygotuję tutaj piny, żeby wpiąć się i zobaczymy, co będzie się działo. Powiem tak, potwierdziło się najgorsze. Problem tkwi w lampie, w samym reflektorze, gdzie podejrzewam, że jest kontroler. Ja podłączyłem sobie do styku, który jest odpowiedzialny za zasilanie tego. I zobaczcie, zaraz Wam pokażę. Włączę teraz zasilanie. I zobaczcie, świeci lewy kierunek. Wyłączam. Włączam. Coś jest nie tak z reflektorem, więc najpierw muszę zadzwonić do właściciela tego pojazdu i zakomunikować mu, że roboty będzie więcej. Muszę mieć zgodę na otwarcie tej lampy, powiem szczerze. Nie chcę brać na siebie tej odpowiedzialności, bo jak widzicie, taka lampa jest dosyć hermetycznie zamknięta. Pokażę. Muszę wszystko rozgrzać, nagrzać, zdjąć tę obudowę. No i wtedy dopiero zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, co jest wewnątrz. No. Dobrze, ja dzwonię do właściciela, no i po prostu będziemy dalej decydować, czy naprawiamy, czy nie. No, powinno to być sprawne, no a to jest ewidentnie wina reflektora. Jestem po konsultacji z właścicielem pojazdu. Wyraził zgodę na naprawę, na otwarcie lampy. Więc ja tutaj działam, już nie będę nagrywał samego momentu rozklejania tej lampy, bo troszeczkę tego jest, a nie chciałbym tutaj, że tak powiem, dostać szewskiej pasji, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo poważny, że tak powiem, proces, który trzeba robić bardzo powoli, żeby czegoś nie złamać. Jak widzieliście sami, ta lampa kosztuje prawie 4000, 1/3 tego skutera, więc no grubo, grubo. Dobra, ja otwieram lampę, dostanę się do tego modułu, czy do tej elektroniki, nie wiem, co tam w środku naprawdę jest, podejrzewam, że jest jakiś moduł sterujący tymi LEDami, no i wtedy będziemy widzieli, co dalej się dzieje, prawda? Wiecie, ja nie wierzę, że to robię. Opalarka, lekkie grzanie. Będę podgrzewał te brzegi delikatnie, takim mam takie specjalne, takie narzędzia do zdejmowania tapicerek, plastików. Delikatnie będę tym podważał, no i mam nadzieję, że gdzieś zacznie nam to powoli fajnie odchodzić. Kurde, lampa za 4 klocki prawie, nie wierzę, że to robię, powiem Wam szczerze. Pierwszy raz w życiu robię taką rzecz, no ale ktoś to musi naprawić. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, bo nie wiem, jak to się skończy. Oj, słuchajcie, nadeszła ta wiekopomna chwila. Otworzyłem ten klosz. Powiem Wam, walczyłem 2 godziny, od 10 do 12. Chciałem włożyć tą lampę do piekarnika, żeby to sobie rozgrzać wszystko i wtedy łatwo by to poszło, ale niestety nie mam tak dużego piekarnika. To jest reflektor od skutera. I teraz Wam pokażę, co tam w środku się znajduje. Zobaczcie sobie teraz, co my tu mamy. Mamy tu elektronikę, która nam steruje tym wszystkim, tym całym ustrojstwem. Mamy tu przetwornicę, widzę. Więc powiem szczerze, troszkę tam się narobiło.
Muszę to zdemontować, niestety, rzucić na stół i sprawdzić wszystko, co z tym związane, co tam się po prostu dzieje. Jestem, moi drodzy, już w moim warsztacie elektronicznym. Ja zawsze mówię, że jestem u góry, bo to jest u mnie u góry na poddaszu. Moi drodzy, jak wiecie, naprawiam elektronikę teraz z lampy, z reflektora, ze skutera. Wartość nowej lampy to jest 3700 zł ponad. A lampa miała objaw taki, że świecił cały czas lewy kierunkowskaz, tak lekko żarzył lewy przedni kierunkowskaz i myślałem, że usterka tkwi w instalacji elektrycznej. Oczywiście rozebrałem cały skuter, żeby cokolwiek sprawdzić, ale i tak, żeby wyjąć tą lampę, musiałem ten skuter rozebrać, bo nie ma innej możliwości. Okazało się, że wewnątrz lampy jest elektronika, moduł sterowania wszystkimi LEDami, postojem, światłami drogowymi i oczywiście tymi kierunkowskazami. Oczywiście kierunkowskazy, jak widzieliście na filmie, działały prawidłowo, ale dopiero nawet po wyłączeniu stacyjki świecił cały czas leciutko lewy przedni kierunkowskaz. Cztery koła prawie kosztuje lampa, więc postanowiłem to naprawić, skonsultowałem z klientem. Mam wyciągnięte te bebechy tu na stole i już Wam pokazuję, o co tutaj chodzi. Mamy tutaj, jak widzicie, tą całą elektronikę z tego nieszczęsnego reflektora. No nieszczęsny, no bo powiem Wam tak, skuter jest z 2020 roku, a usterka powstała w taki sposób, że klient przyjechał do garażu, sobie zaczął czyścić tam plastiki i zauważył, że zaczęło to świecić. Wcześniej był u mnie na serwisie, bo robiłem serwis olejowy tego skutera, wszystko było w porządku i myślałem, że u mnie coś może nie tak jest, ale okazało się, że po przyjeździe klient dopiero zauważył u siebie, że tak powiem, w garażu, bo wcześniej tego nie było. Więc tak jak wcześniej mówiłem, postanowiłem wziąć to z powrotem i zobaczyć, co tam się dzieje. Dobra, musimy troszeczkę omówić tą płytkę, bo tutaj jest troszeczkę już więcej wszystkiego. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Jak widzicie, ci, którzy wiedzą, o co chodzi, to będą wiedzieli, że... Dobra, może tutaj sobie... To jest prawa strona, tu mamy napisane R i L. To jest prawa strona lampy. Płytka od kierunkowskazów i dwa LEDy. A to jest płytka z jednym LEDem od podświetlenia i świateł do jazdy dziennej i świateł pozycyjnych. Tu mamy prawy i analogicznie to samo. Prawa strona, sobie to wypisałem, przepraszam, lewa, a tutaj prawa strona. A tu lewa strona, przepraszam, kurde, za szybko. Lewa strona pozycji. Do tego jest jeszcze jedna taka płytka, której po prostu nie odkręcałem, bo ona nam nie będzie potrzebna. Nam tylko chodzi o to, żeby te diody nie świeciły. Najlepszą ciekawostką jest to, moi drodzy, że tutaj, jak widzicie, widać to, spróbujemy to zoomować jeszcze bardziej. O, może tak. Jak widać, z prawej strony mamy minusowe zaciski lampy, a tutaj z tej lewej mamy plusowe zaciski. Więc ni w kij, ni w oko te kolory nam tutaj nie pasują. Na pewno zielony to jest masa, a ten żółty to jest plus i zasilanie tego całego układu, tej płyty z przetwornicami. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie jest realizowane potem włączanie tych przetwornic, jeśli chodzi o zasilanie lamp, bo jeśli podłączę teraz tak i próbuję tutaj podłączyć jakieś dodatkowe napięcie plusowe, nie zaświeca nam się lampa, że tak powiem, reflektora. Mamy przetwornice, tu mamy takie cewki z przetwornic, dławiki, kondensatory i teraz Wam powiem, co najgorsze jest w tej płycie. Ja to wypnę, żeby to było gołe. Słuchajcie, najgorsze w tej płycie jest to, że wszystkie gniazda i te elementy takie wystające, które mogą podczas wibracji odpadać delikatnie, są zabezpieczone takim bezsensownym klejem, który powoduje to, że wyżera ścieżki. Ten klej po jakimś czasie, jak dostaje chyba wilgoci, nie wiem, co się dzieje z tym klejem, ale on zaczyna przewodzić i wytwarza się jakieś, nie wiem, jakaś substancja, która zżera ścieżki i za chwilę może dojść do takiej korozji tych ścieżek, że no po prostu ta płyta będzie do wyrzucenia, prawda? Tym bardziej, że te gniazda, jak widzicie, są też na powierzchniowo lutowane SMT. Zobaczcie.
powierzchniowe kładzione i lutowane, więc przykleili to takim klejem. Nie wiem na ile ten klej, no na pewno jest mocny, ale wiem, że w innych przypadkach, jak naprawiam elektronikę, na przykład płyty główne od radiotelefonów, od radiostacji, w ICOM-ach jest taki problem w DDS-ach. DDS to jest taka płyta, która rozdziela nam, która produkuje nam częstotliwości, tak w skrócie mówiąc, i często, gęsto są przeżerane, że tak powiem brzydko, te ścieżki, traci to swój kontakt i przestaje to pracować, obwody po prostu przestają pracować. Więc jak widzicie, no, kondensatory, które tutaj są zastosowane, też nie są najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Bardzo często lubią się te kondensatory powierzchniowo montowane wylewać, one wysychają, przetwornica zaczyna potem szaleć, nie ma odpowiednich parametrów, świeci, miga, migota i takie różne jaja się robią z przetwornicami wtedy przy takich kondensatorach. Ja bym je chętnie wymienił, tylko ja nie wiem, czy one przypadkiem potem nie odpadą. Musiałbym jakimś klejem tutaj zastosować, jakiś klej, który będzie nam trzymał to odpowiednio, tak jak ten klej. Nie wiem, czy ja w ogóle ten klej będę tu zdrapywał, ale ja podejrzewam, że ten klej gdzieś tutaj robi problem, bo jak widzimy, tutaj mamy taki opis. Sekundę, ja muszę sobie wziąć, a nie wziąłem sobie mojej lupy. Mamy jedną masę, sekundę, ja tylko tak sobie zobaczę. Masę. Aha, jedna masa i ta masa ma tutaj kolor, powiem wam od razu. Nie wiem, czemu to ktoś w ten sposób to wymyślił, ale dla mnie to jest troszeczkę dziwne. Dobrze, mamy lewą stronę i tutaj masa jest koloru, moi drodzy, czerwonego. Czerwony to masa. Nie wiem, dlaczego tak zrobili. Czerwony to masa. Tutaj znowuż z kolei masą jest czarny. Tutaj masą jest zielony. Zobaczcie, ja to oddalę, żebyście mogli zaobserwować, bo jak tak mówię, pokazuję, zobaczcie. Tutaj z tej strony mamy minus, tu jest zielony, z tej strony mamy minus, jest czarny. Więc każdy przewód ma swoją masę i ja nie wiem, czy te masy się łączą, zaraz to sprawdzimy, uruchomię miernik. Sprawdzimy, czy te masy się czy one się łączą, czy możemy używać jednej masy, czy każde urządzenie, każda dioda, każda płytka ma swoją masę. Tutaj widzę, że ta płytka tego podświetlenia światła do jazdy dziennej jest łączona szeregowo, więc to im i tak nam nie będzie świeciło. Najbardziej nas interesuje to. Dobra, sprawdzimy, czy teraz tutaj mamy wspólne masy. Tutaj i tutaj. Nie, to nie są wspólne masy. Ja pierdzielę. Powiem wam, zrąbane to jest trochę teraz, w tym momencie. Jakiś różnicowy układ jest chyba zastosowany tych przetwornic. Nie wiem, czy te LEDy też przez przetwornicę idą, trudno mi powiedzieć. Dobra, zróbmy w ten sposób. Ja spróbuję sobie sprawdzić teraz, co tutaj się dzieje na tych zaciskach. Skoro mamy dwa te zaciski, one muszą z jakimś plusem się łączyć. Po prostu masa gdzieś się... Nie masa. Diody działają, zobaczcie. Tu jest OK. No, powiem wam, ja jak arbuzy. Aha. Dobra, wiem, o co chodzi. Słuchajcie, masa tej płyty jest odseparowana. Prawdopodobnie tak. Każda dioda idzie przez przetwornicę. To nie są te same masy. Masa tej płytki nie jest masą w instalacji elektrycznej, ponieważ to podłączenie zrobione jest w ten sposób, że każdy kierunkowskaz ma swoją masę osobną. Zobaczymy jeszcze, czy tutaj masa pokrywa się z masą w tym gnieździe. Tak. Każda dioda ma swoją masę. Nie wiem, dlaczego to jest tak wymyślone, ale może tak musi być. Więc jesteśmy tak trochę w czarnej dziurze, ale wszystko do ogarnięcia. Sprawdzimy sobie teraz. Omomierzem, jak to wygląda w omierzu. Coś powoduje, że przetwornica, która pracuje,
Może inaczej, źle zacząłem. Powinienem wam powiedzieć, jak to tutaj działa. Mamy stałe zasilanie 12 V, które wchodzi nam na płytę. Poszczególne przewody włączają nam sygnały do uruchomienia przetwornicy przez tranzystory tutaj. Mamy takie tranzystorki, widzicie? Czekajcie, gdzie to tutaj jest? Są takie małe, ja coś lepiej jestem. Tu mamy jeden tranzystor, tu mamy przetwornicę, tu mamy drugi tranzystor, trzeci tranzystor, czwarty tranzystor. Więc mamy cztery źródła zasilania. Długie, krótkie, prawy, lewy kierunkowskaz i na stałe jest chyba bez tranzystora. Jeszcze, zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery tranzystory są. Tak, a bezpośrednio jest zasilany postój. Więc któryś tranzystor gdzieś przywiera do, gdzieś dostaje jakiś sygnał, nie wiem z czego, na pewno z jakiegoś dodatniego źródła i może to powodować ten klej, który ma jakąś przewodność, tworzy nam tutaj jakąś rezystancję, która przewodzi. No i oczywiście włącza nam tutaj tranzystor, który leciutko żarzy nam po prostu tą diodę, po prostu tą płytę tutaj z tymi, ten kierunkowskaz. O, jakoś się nie mogę dzisiaj wysłowić. Chcę powiedzieć szybko, chyba za szybko i dlatego. Co chciałem powiedzieć, że te płycie bardzo fajnie zaprojektowane, bo te przetwornice też wytwarzają jakieś ciepło, trzeba pamiętać. Wszystko ładnie zrobione jest na aluminiowych płytach, zobaczcie. Tak samo tutaj, oto od razu jest jako radiator, jako chłodzenie tych diod, więc fajnie to zrobione jest. Ale do rzeczy, no trzeba by jakieś pomiary zrobić. Muszę znaleźć teraz tak, podłączyć się napięciem i zobaczyć, który przewód jest od tego, że włącza nam tą przetwornicę. Ja nie wiem, czy... Dobra. Podłączamy zasilanie i wtedy będziemy wszystko wiedzieli. Więc tak. Żółty tutaj był plus 12 V. Muszę sobie tu zorganizować jakieś... O! Słuchajcie, podłączyłem to sobie tak na krótko, jak w garażu widzieliście, w warsztacie tam. I zobaczcie, mam tutaj to podłączone. Ja wyłączę i włączę, zobaczę. Wyłączam zasilanie. Włączam zasilanie. Może, o, może tak zrobię. Widzicie? Te diody świecą. Konfiguracja zasilania wygląda w ten sposób, że w tej wtyczce żółty przewód jest plusem. Zielony jest masą. Bo tak wyczytałem z tego, co mogłem sobie ściągnąć z wtyczki zasilającej. Ale jeśli ten przewód, ten plus podłączam tutaj do przewodu na płycie żółtego, to mi to nie działa. Powiem wam, jestem w szoku i nie wiem, o co chodzi. Tutaj wchodzą dwa przewody żółte, a wychodzi tylko jeden. Czyżby coś tu w wiązce było nie tak? Już patrzymy. Włączę światło, jakiś podgląd, żeby oddalę. Chyba zostaje mi rozciąć tą całą wiązkę. Ale jaja, powiem wam, robi się grubo. To muszę to rozciąć. Te przewody żółte chyba się gdzieś łączą w jedną całość. Sorry, już jestem, przepraszam za te przerwy, te cięcia, ale kurde, telefony dzwonią, słońce wyszło i wiecie, co się dzieje, a ja nie przyjmuję do naprawy nic, moi drodzy, na dzisiejszy. Mam tyle roboty, że głowa boli. Dobra, otwieram tą izolację i zobaczymy, co tu się dzieje. Stamtąd wychodzą dwa przewody żółte. Żółty i żółto-zielony, odwrócony był. Dobra, spoko. Mamy więc, dobra, żółty jest plus, minusem jest masa, to by się zgadzało. Nie. Zielono-żółty to plus. Zielono-żółty to plus. No właśnie. Ale zryte, ale zryte. Tu pisze, że plus. Tam pisze, że minus. Dobra, jest. Tu pisze, że minus, tu pisze, że plus. Dobra. Najważniejsze, że mamy konfigurację taką, jak była w skuterze, tak? Mamy to uruchomione i teraz musimy, moi drodzy, wywołać taki numer, że trzeba nam tutaj
trzeba nam tutaj włączyć kierunkowskaz, żeby to nam się zapaliło na maksa. Wiem, że przerywacz kierunkowskazu jest standardowy, 3-pinowy, taki na 12 V, więc on tutaj gdzieś musi dawać impuls 12 V, żeby te kierunkowskazy nam się zapalały. Dobra, moi drodzy, mam to, ogarnąłem. Słuchajcie, więc tak, tu mamy lewy kierunkowskaz, musiałbym to odwrócić, ten, który jest uszkodzony, a tu mamy prawy. I teraz tak, pomarańczowy plus 12 włącza nam kierunkowskaz lewy. Niebieski plus 12 włącza nam kierunkowskaz prawy. Teraz musimy sprawdzić, co się dzieje, że to nam tutaj żarzy. Najlepszym sposobem będzie zmierzenie napięcia na tym pinie, który tutaj właśnie dostarcza te plus 12, bo wydaje mi się, że tutaj gdzieś płynie jakiś prąd cały czas i zapala te diody. Więc dobra, lecimy. Dobra, masowy przewód. Napięcie stałe, mierzymy. Dobra, tu mamy minus, tutaj się wpinamy. O, napięcia nie ma żadnego, powiem wam. Tutaj nie ma napięcia. Napięcie musi się pojawiać, albo jest zwalnięty ten tranzystor sterujący. Dobra, musimy to jeszcze inaczej ogarnąć, bo coś tutaj mi nie pasuje. Muszę zmierzyć teraz, który tranzystor jest odpowiedzialny za włączenie tego. Czy to przetwornica cały czas pracuje? Kurde, wiecie co? Najgorsza jest praca bez schematu, więc no czas radzić na oślep, że to tak nazwę. Dobra. Szukamy teraz tak, dobra. Musiałbym sobie tutaj teraz zobaczyć, jakie tu mamy napięcia na tym. Wiecie co? Przestudiowałem ten układ i wygląda na to, że ten odczep, który tutaj jest z tej diody zasilania, ten plusowy, biegnie tutaj przez tą diodę i ta dioda biegnie tutaj do plusa do zasilania. Nie wiem, jaki to ma mieć związek, ale spróbuję tą diodę wylutować, bo ja ją sprawdzałem wcześniej. Ja spróbuję ją wylutować i zobaczymy, czy coś się zmieni w tej kwestii. Ja ciężko się lutuję takie rzeczy, jak płytka tyle, takie ciepło odbiera. O matko. Dobra. Ja muszę chyba... Muszę prehater włączyć. Podgrzać to wstępnie, bo tego nie przylutuję w taki sposób, naprawdę. Nie przylutuję tego w ten sposób. Zaraz wracam. Podgrzeję sobie płytkę. Taki mam podgrzewacz. To też się używa do montażu wyświetlaczy w GSM-ie, w telefonach. Podciśnienie jest. Złapię nam tutaj tą płytkę, nie będzie nam uciekała. Dociśnię ją, podciśnienie po prostu, także potem wytnę ten dźwięk. Zobaczymy, niech się to zagrzeje. I zaraz przystąpimy do lutowania. Sprawdziłem kilka pomiarów, moi drodzy, i doszedłem do wniosku, że przelutuję tutaj wszystkie takie newralgiczne punkty pod tytułem rezystory, przetwornice. Ja muszę zobaczyć, czy to jest przetwornica. To jest raczej przetwornica, czy nie stabilizator napięcia. Wszystkie te styki. Usunąłem ten klej nieszczęsny, który tutaj był, który widzieliście, bo to było takie zabrudzone, że normalnie głowa boli. No i teraz spróbowałem to uruchomić, moi drodzy, i zobaczcie, co się dzieje, jak włączę napięcie. Kierunkowskaz cały czas świeci, chociaż nie ma do niego doprowadzonego napięcia sterującego. Więc coś nam tutaj przywiera, bo robiłem to wszystko na podgrzewaczu.
No i okazuje się, że jakiś element tutaj chyba stracił swoje właściwości. Co za tym idzie, przywiera nam do plusa gdzieś do sterowania i po prostu cały czas jakby świecił kierunkowskaz. Spróbuję tylko tutaj dołożyć jeszcze. O, tak jakby, widzicie? O, tak jakby do tego, do tej linii gdzieś dobiegało napięcie. Ja to jeszcze raz muszę sprawdzić, bo widzę, że sprawa robi się nieciekawa. Więc trochę roboty będzie. Przyjrzę się temu z bliska i zobaczę, co tam jeszcze będę mógł wykombinować. Tak, moi drodzy, zostało mi już tylko teraz to zamontować. Wymieniłem ten układ stabilizacji napięcia, ten tranzystor. Przemierzyłem całą płytkę, oczyściłem z tych klejów, poprawiłem wszystkie tutaj luty na tych gniazdach, ponieważ te luty troszeczkę były takie nie bardzo. Powiem wam tak, wylutowanie tego układu i tego tranzystora naprawdę na tej płycie, która naprawdę odbiera bardzo, bardzo mocno ciepło, jest, graniczy z cudem. Gdybym nie miał takiego prehatera, który tu mam, pokażę wam, o co mi chodzi. Tu mam taki podgrzewacz do ekranów LCD, do telefonów komórkowych. Po prostu położyłem to sobie na to, podgrzałem to sobie i wtedy mogłem dopiero normalnie zacząć, powiem wam, lutować te elementy, bo naprawdę, naprawdę ciężko było to wylutować i wlutować. Na części też trochę czekałem, ale przyszły na szczęście wymienione. Teraz pozostało mi to poskładać w całość, zamontować w lampie, no i zobaczymy, czy to będzie działało. Tak, moi drodzy, jak widzicie, mam to wszystko tutaj teraz podłączone. Wszystko oddzielne, no jak widać, lampa musiała być rozebrana, nie ma siły innej. Tutaj mamy podświetlenie. Tu mamy tak, tu mamy prawy kierunkowskaz, a tu mamy, gdzie mamy lewy kierunkowskaz, kurczę. Ale się zamotałem, nie? O dobra, tu jest lewy kierunkowskaz. Lewy kierunkowskaz, tu jest zaznaczony. Lewy nam świecił. Dobra, ja włączę teraz tak, włączę światła, pyk, podświetlenie działa, jak widzicie, ładnie, pięknie, te diody też u góry, reflektor działa, długie światła jeszcze, pyk, wszystko działa. No i co najważniejsze, już nie świeci ten kierunkowskaz. O, włączymy sobie lewy, to jest prawy, miga, już wam pokazuję, miga, ładnie, pięknie, zajebiście. No i teraz ten lewy, który świecił, no wyłączam, nic nie świeci, jest gotowe. No jak widzicie, teraz jest przede mną praca pod tytułem złożenie wszystkiego do środka, wyczyszczenie i zamknięcie lampy. Niebagatelna robota, powiem wam, jest troszeczkę roboty, więc biorę się za robotę i pokażę efekt końcowy, jak już to będzie wszystko zamontowane. Tak, jak widzicie, ten reflektor mam prawie złożony. Wszystko skręciłem, podłączyłem, to zobaczcie, tak to wygląda. No i teraz zostało mi to wszystko jeszcze wyczyścić z tych paluchów tutaj, które zostawiłem. Idę po rękawiczki takie, jak to się nazywa, antystatyczne, żeby się tu nic nie kleiło. Po sprężone powietrze w butelce takiej, żeby to zdmuchać, te pyłki. No i będę składał. Tak, moi drodzy, koniec naprawy Hondy PCX z tą lampą. Zobaczcie, lampa świeci elegancko, kierunkowskazy migają. Oczywiście prawy również. Wszystko działa jak należy. Zmiana świateł. No i teraz wyłączamy stacyjkę. Zobaczcie, nic nie świeci, przedtem żarzyło to światło. Jest gotowe. Jak widzicie, udało się naprawić. Powiem wam, miałem trochę dyga robić tą lampę, bo troszeczkę ona kosztuje, ale się udało. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do komentarzy pod filmem. Jeśli macie taką uszkodzoną lampę, można samą przysłać, naprawię, nie ma problemu. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy, wszystkiego dobrego, lewo w górę.